I witamy na stanowisku numer 10. Szymon Jarek. Witamy. Witamy. I co powiecie o zawodach? Na razie wszystko przebiega zgodnie z myślą. Patrzymy na pierwsze stanowisko, co się dzieje, bo w sumie tylko oni walczą, ale będziemy patrzeć i gonić. Tak? U nas też coś tam się dzieje, no oczywiście, nas puścimy. Spławy mamy też, także no... Sami się spławiamy. Spróbujemy to wykorzystać w jakiś tam sposób. No, my też się spławiamy. No i tym optymistycznym... Tak jest. I tym optymistycznym akcentem dziękujemy i... Co, no? Widzimy się na ważeniu. Widzimy się na ważeniu. Oby. Witajcie na stanowisku numer 9 u Roberta i Wojtka, zeszłorocznych zwycięzców Pucharu Szmaragdowego 8 edycji. W tym roku wylosowali 9 i jak po losowaniu? Bardzo dobrze. Rywakowo jesteśmy przygotowani, sprzętowo jesteśmy też super przygotowani, czekamy tylko na brania. No i tyle. Zgodzę się tu z moim szanownym przedmówcą, jesteśmy biwakowo super przygotowani. Logistycznie, sprzętowo też. Nastawienie super. No. Jest jeden mały problem, ale to... No, mały problem. Nie będę się to opowiadać. Stanowisko numer 8. Piotr i Łukasz. Nie trzeba przedstawiać pewnych osób. No i bez przesady. Skromność. Numer 1. Jak tam po losowaniu? No cóż. Co nam dalej, tak musimy wziąć, no. Także początek, no zobaczymy, no zobaczymy. Na razie mamy jakiś tam plan swój własny. Zobaczymy, będziemy go realizować. Zobaczymy, co się będzie działo. No to jest początek, to trudno powiedzieć, tak? Trudno jest powiedzieć, co będzie. Zobaczymy, no. Jeżeli na razie taktyki nie zmieniamy, to co zaplanowaliśmy, co zrobiliśmy, także... I doba pokaże. Spokojnie. To no, to pierwsze minuty, można powiedzieć, dopiero zawodów, także spokojnie, jeszcze przed nami wiele. I tyle. Okay. Wszystko się okaże w swoim czasie. No to do zobaczenia. Tak jest. Cześć wszystkim. Jesteśmy na stanowisku numer 7 u Roberta i Marka. Chłopaki już byli u nas na jednej dobie na rozpoznaniu wody. Teraz na pucharze mają okazję tutaj spędzić dłuższy czas i powalczyć. Jak tam widzicie te losowanie, stanowisko? Losowanie super, bo na tą jedną noc, co przyjechaliśmy właśnie na testy, to przyjechaliśmy też na 7 i udało się, że jadąc tutaj już myśleliśmy właśnie, ja od początku mówiłem, że będzie 7, no i mamy 7. Życzymy powodzenia i zobaczymy, co dalej. Dzięki śliczne, będziemy próbować. I witamy na stanowisku numer 6, Damian i Dominik. Damian pocisnął 550 km z Lublina. I co? Myślicie o wodzie? Jesteście pierwszy raz? Woda w porządku. Bardzo mi się podoba. Myślę, że na pewno nie ostatni. Ja jestem pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Dobre wrażenie robi woda. Będziemy częściej przyjeżdżać. Zobaczymy jak ryba, nie? Taktyka obrana. Taktyka obrana. Ciśnienie jest wysokie, ale stabilne na razie. Zobaczymy. I git. Czekamy na zgłoszenie i zobaczymy się jutro. Witamy na kolejnym stanowisku, stanowisku numer 5 u Przemka i Tomka. I jesteście tutaj już nie pierwszy raz, bo na kolejnych edycjach też byliście. No i jak tam losowanie? Losowanie dobrze. Losowanie, no nie byliśmy po tej stronie jeszcze, więc bardzo chętnie tą stronę, to miejsce przyjęliśmy. I jak taktyka obrana? No taktyka obrana, zobaczymy. Posądowane. Nieco inna jak w zeszłym roku i dwa lata temu, ale zobaczymy, co będzie. Na razie trzeba czekać. No i fajnie, jest optymistycznie, zobaczymy się jutro i relacja. Oby do ważenia. Oby do ważenia. SWKS tutaj jest, stanowisko numer 4 wylosowane przez Jarka i Tomka. Losowanie przeszło po waszej myśli, czy tak?
przygotowaliśmy się na to, co będzie. Jak wylosujemy, tak siadamy i łowimy, tak? Próbujemy. Nie znamy tej wody. Byliśmy w tamtym roku. Nie dała nam akurat ryby, ale trzeba walczyć do końca. To dopiero początek. Jak widać, na każdym stanowisku optymizm, to trzymamy kciuki i widzimy się jutro podczas ważenia. Ważenia. SWKS tutaj jest, po raz drugi, stanowisko numer 3, Katarzyna, Andrzej i Benzema. Tak, i jak po losowaniu? Jesteście tutaj u nas pierwszy raz? Nie, drugi. Drugi raz, mieliśmy już okazję tutaj uczestniczyć w takim integracyjnym spotkaniu sekcji właśnie wędkarstwa karpiowego Sochaczew. Byliśmy dosłownie, nie wiem, blisko tutaj tego stanowiska, na jedynce, tak zwanej prezesówce wcześniej, więc mieliśmy okazję spróbować tutaj już tej wody, swoich sił. Aczkolwiek woda jest piękna i chce się do niej wracać. Tak. Tak jest. Czyli liczymy, jak każdy, na to branie, znaczy wy liczycie, sorry, na to branie, więc ja czekam na zgłoszenie. Witamy na stanowisku numer 2 u Piotra i Pawła. Są tutaj już po raz kolejny, na kolejnych edycjach. Dokładnie. I jak z losowania, znacie zbiornik, ale tak... Na dwójce właściwie to chyba pierwszy raz jesteśmy, nie? Tutaj, znaczy na zawodach, a tak to każde stanowisko było wzięte przez nas, może tak powiem, i połowione. No, raz. Trzymajcie się znanych kciuki, powodzenia. I git. Witamy na stanowisku numer 1, Witek i Łukasz. Dzień Witamy. Dobry. Cześć. No i co? W ciemno bierzemy jedynkę. Bierzemy. Tak. I jest jedynka. No i co jest? I jest rybka. Jest fajna rybka po niecałych 2 godzinach. Szybko poszło, ale to dopiero, wiesz... Taka rozgrzeweczka. Rozgrzeweczka, a zawody jeszcze dalekie, długie, także jeszcze wszystko się może wydarzyć. Ale cieszymy się niesamowicie, bo ryba przede wszystkim przepiękna, no i też duża, tak? Bo gdzieś tam koło 19 kilo będzie miała, zaraz będziemy ważyć. Tak? Zaraz się dowiemy, ile zaraz ma, się dowiemy. Tak. Ile. No, pobudziliście łowisko, zmotywowaliście chłopaków. Resztę zawodników. Tak jest, także... Słuchaj, to było celowe zagranie. Celowe zagranie, żeby trochę woda ożyła. Tak. No i super, także zważymy i pokażemy wam rybkę.